Policjanci w nocy ze środy na czwartek około godziny 3 zostali zaalarmowani, że w jednym z mieszkań na osiedlu Jagiellońskim mogło wydarzyć się coś poważnego. Pierwszy patrol, który dotarł na miejsce, to ci policjanci nie mogli dostać się do tego mieszkania, ponieważ drzwi były zamknięte od wewnątrz. Dopiero poprzez drzwi balkonowe dostali się do środka i niestety znaleźli zwłoki 86-letniej kobiety. W związku z tą sytuacją natychmiast na miejsce została skierowana specjalna grupa śledcza, która rozpoczęła swoje działania. Wstępne oględziny wskazywały na to, że mamy do czynienia z zabójstwem. Równolegle oprócz działań tej grupy śledczej w mieszkaniu, do którym doszło do tej zbrodni, nasi policjanci przeprowadzali rozpoznanie w pobliskich mieszkaniach, ale także innych budynkach. Przesłuchaliśmy łącznie do tej pory kilkadziesiąt osób. Również inna grupa policjantów zajmowała się odnalezieniem w obrębie tego osiedla i tego bloku różnych kamer z prywatnych monitoringów lub też kamer zainstalowanych na różnych obiektach. Te nagrania są aktualnie przez nas analizowane. Dotychczas policjanci, którzy prowadzą to śledztwo, nie zatrzymali żadnej osoby bądź grupy osób, które mogłyby mieć jakikolwiek związek z tą zbrodnią. Aktualnie prowadzący śledztwo zlecają różnorakie ekspertyzy śladów, które zostały zabezpieczone na miejscu zabójstwa. Są to ślady biologiczne, ślady daktyloskopijne, ale także ślady mechanoskopijne. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że nasi eksperci, którzy badają te ślady, którzy będą wydawać opinie, będą starali się zrobić to jak najszybciej, żeby prowadzący sprawę mieli materiał, który pozwoli im na kolejne kroki. Dodam także, że dzień po tej zbrodni odbyła się sekcja zwłok. Lekarze, medycy potwierdzili te wstępne ustalenia, natomiast w tej chwili także czekamy na taki szczegółowy raport, który do nas wpłynie. Dodam, że w trakcie oględzin, które były prowadzone wewnątrz mieszkania, nasi technicy wykorzystali skaner 3D, który bardzo dokładnie i precyzyjnie zobrazował wnętrze tego mieszkania, wszystkie ślady, które zostały przez policjantów zabezpieczone, i również ten element naszych działań pozwoli na przeprowadzenie takich poważnych analiz, które ostatecznie, ja wierzę, doprowadzą nas do zatrzymania zabójcy. Znała Pani tą panią Basię? Tak, bardzo znałam. A czy Pani... Siatką, ile? 71 roku, żeśmy mieszkały, się nie w ogóle nie, z nią nie poprzemawiały. A proszę mi powiedzieć, czy Pani w nocy cokolwiek słyszała? Nic nie słyszałam. Dlatego, że ona była tam w pokoju z tamtej strony i tamta babka słyszała z tamtej klatki. Tak samo mieszka jak ja, to może pani tam do niej, to będzie pani więcej wiedziała, bo ja nic nie słyszałam. Ale ona spała w tym pokoju od balkonu, tak? Ona tam musiała albo zasnąć, bo spała, śpi tutaj w tym pokoju. To tu jest sypialnia jej była. Uh-huh. A czy pani myśli, że ona mogła uchodzić za jakąś taką majętną osobę, że ktoś chciał ją obrabować? Gdzie? Przecież emeryturę miała po mężu. Uh-huh. Skromnie żyła? Skromnie żyła. Czy ta pani mogła uchodzić za jakąś taką majętną? Przeciętna osoba. A wrogów jakichś mogła mieć? Nie mam pojęcia. Państwo się boicie teraz? Czegoś, w sensie trochę strach, nie? No bo tak się wydawałoby, że bardzo spokojne osiedle, nie? No nigdy nic nie było takiego, nie?